Twój przewodnik po świecie języka angielskiego. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Tu Monika Podpielska. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tak zwanych sense verbs. Ale co to jest, możecie zapytać? Senses, czyli zmysły. A więc sense verbs są to czasowniki, które opisują albo oznaczają nasze zmysły. Jak odbieramy informacje ze świata. Są to więc czasowniki takie jak feel. Czuć. Sound. Brzmieć. Look. Wyglądać. Taste. Smakować. Appear. Wyglądać. Seem. Wydawać się. Ta grupa czasowników jest dosyć wyjątkowa, ponieważ zachowuje się nieco inaczej niż inne i związane są z nimi pewne wyjątki. Posłuchajcie jakie. Po pierwsze, zgodnie z pytaniem, jakie nam się nasuwa, czyli czuć, brzmieć, wyglądać jak? Po tych czasownikach powinniśmy użyć przysłówka, który właśnie odpowiada na pytanie jak? Przysłówki tworzymy, dodając do przymiotników końcówkę -ly. Na przykład beautiful, jaki, piękny i przysłówek beautifully, jak, pięknie. Interesting, jaki, interesujący interestingly. Jak interesująco. To tak na marginesie, żebyśmy sobie szybko przypomnieli. Ale po czasownikach oznaczających zmysły nie stosujemy przysłówków. Stosujemy przymiotniki. Powiemy więc: She seems happy. Ona wydaje się szczęśliwa. It looks delicious. To wygląda pysznie. It looks delicious. It sounds dangerous. To brzmi groźnie. It sounds dangerous. It tastes great. To smakuje świetnie. It tastes great. She looks old. Ona wygląda staro. I to jest pierwsza nasza zasada, czyli po czasownikach znaczających zmysły stosujemy przymiotnik, chociaż nasuwa nam się tutaj pytanie, jak? I posłuchajcie o kolejnych wyjątkach. Możemy stosować po nich. Przysłówek well. Good, jaki, dobry. Natomiast well oznacza jak, dobrze. Ale yy, oznacza on tutaj, że ktoś coś wygląda zdrowo. Na przykład Tom looks very well. After the operation oznacza to Tom wygląda dobrze w sensie zdrowo. Po operacji. Jeżeli chcemy zaś powiedzieć, że ktoś wygląda bardzo ładnie, wygląda dobrze w tym garniturze, musimy powiedzieć Tom looks good in this suit. Podobnie stosujemy przysłówek unwell i będzie on tutaj oznaczał niezdrowo. Na przykład, You look unwell today. Is everything all right? Dziś kiepsko wyglądasz. Czy wszystko w porządku? Grupa czasowników, czyli tzw. sense verbs, również zachowuje się nieco inaczej w formach czasowych, czyli w stosowaniu do nich naszych wszystkich definicji czasów. Opisując bowiem, jak coś pachnie, wygląda, wydaje się, czyli stosując odpowiednio czasowniki taste, smell, feel, hear, opisujemy stan. A więc zawsze będziemy stosować w tego typu wypowiedziach czas present simple, a nie tak, jak mogłoby nam się tutaj nasuwać present continuous. I tu zapraszam Was do odcinka podcastu numer 10, gdzie szczegółowo wyjaśniam właśnie te niuanse, jeżeli chodzi o czas present simple i present continuous. Wracając do naszego tematu, mówiąc, że jakieś informacje docierają do naszych zmysłów w chwili obecnej. Czyli w chwili mówienia zastosujemy kolejny wyjątek. Opisując sytuacje, wrażenia, które docierają do nas, dzieją się w momencie mówienia, dodajemy przed naszymi sense verbs czasownik can. Mówimy więc: I can see you now. Widzę cię teraz. W tym momencie dociera do mnie informacja wzrokowa. I can smell something strange. Czuję coś dziwnego. I tutaj przypomina mi się pewna anegdota opowiedziana przez jedną z moich kursantek o jej siostrzenicy w wieku około trzech lat, która urodziła się i mieszka w Anglii. Chodzi tam do przedszkola, więc posługuje się językiem angielskim na co dzień z rodziną, zaś rozmawia po polsku. I dzwoniąc często do swojej cioci na Skype'ie mówi, o mogę cię teraz widzieć. Czyli robi taką kalkę językową i dosłownie tłumaczy właśnie wyrażenie I can see you now, które jest... Poprawnie zastosowaną formą, z y, zastosowaniem, z użyciem naszego y, sense verb, w tym przypadku see. Sense verbs możemy jednak użyć w sposób dynamiczny, oznaczając wykonywanie czynności. I wówczas zastosujemy w pełni formę czasu present continuous. Będą one wówczas oznaczały wykonywanie czynności wąchania, próbowania jakiejś na przykład zupy, dotykania, patrzenia. Posłuchajcie przykładów. Why are you smelling the soup? Dlaczego wąchasz zupę? He is tasting the food. On próbuje jedzenie. I'm feeling the fabric to check the softness. Dotykam tkaniny, żeby sprawdzić jej miękkość. Po czasownikach oznaczających zmysły, czyli feel, hear, listen, notice, see, watch, możemy zastosować zarówno formy infinitive, czyli bez okolicznika, lub formy z końcówką "-ing", tak zwanego gerandu. Natomiast będą one się różniły znaczeniowo. Jeżeli powiemy I saw him parking the car, czyli zastosujemy gerand z końcówką "-ing", oznacza to, że widziałem, jak on był w trakcie parkowania, ale widziałam tylko część tej czynności, bez jej zakończenia lub rozpoczęcia. Jeżeli powiemy zaś I saw him park the car, czyli zastosujemy bez okolicznik, bez tu, bez żadnych końcówek, oznacza to, że widziałem, widziałam całość tej czynności od początku do końca. Teraz tradycyjnie sprawdzimy, jak te nasze teorie działają w praktyce, a konkretnie w piosence. Znana jest bardzo taki utwór Erika Claptona, Wonderful Tonight, i tam pięknie to mamy zobrazowane. Możemy tam usłyszeć. And then she asks me: Do I look all right? Czy wyglądam w porządku? Czy wyglądam dobrze? And I say: Yes, you look wonderful tonight. Wyglądasz pięknie. Wyglądasz jak pięknie, ale zastosowano przymiotnik wonderful. Do you feel alright? Czy czujesz się dobrze? Yes, I feel wonderful tonight. Na mojej stronie internetowej w odcinku dzisiejszego podcastu możecie sobie pobrać, posłuchać tej piosenki razem ze słowami na YouTube. I zapraszam Was również do pobrania karty pracy, gdzie będziecie mogli skonsolidować te wszystkie wiadomości, spróbować przetłumaczyć zdania i sprawdzić, czy wszystko już rozumiecie. W ten sposób nauczycie się lepiej stosowania tego typu czasowników i zobaczycie, że już będziecie mogli je samodzielnie znowu z większą pewnością siebie je stosować w praktyce. Zapraszam Was więc do pobierania karty pracy ze strony www.monikapodpilska.pl Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do usłyszenia.